A dzisiaj w programie Grażyna Augustik, wokalistka jazzowa. Witam Cię bardzo serdecznie. I bardzo się cieszę, że w święta znalazłaś czas, aby odwiedzić nas w studiu Pole Vision. Jaki to był rok dla Ciebie, ten mijający? Bardzo intensywny. Dość dużo podróżowałam, dość dużo czasu spędzałam w Polsce w tym roku, wyjątkowo. A to głównie z przyczyn rodzinnych, ale również zawodowych. Intensywny, zawodowo intensywny, bo jakby jestem właściwie osobą, która wymyśla sobie ciągle nowe wyzwania. Nie, jestem osobą, która wymyśla sobie nowe wyzwania. I tak się też stało w tym roku i będę te wyzwania kontynuować przez następne lata. No właśnie, co to takiego będzie? Bo to, że jesteś aktywna, to wiemy. Doświadczamy tego w Chicago. Jesteś aktywna na właściwie różnych forach, bo występujesz zarówno w środowisku amerykańskim, występujesz dla Polonii, występujesz w Parku Milenijnym. Właściwie jesteś obecna niemalże wszędzie. No taka jest moja rola. Jestem koncertującą wokalistką, muzykiem, w związku z czym no, tam, gdzie jest okazja, koncertuję. Wymyśliłam sobie festiwal Chopin in the City i w 2018 roku będzie druga edycja. I myślę, że pomysł ciekawy, chociaż na początku nie wierzyłam, nie miałam właściwie jeszcze takich emocji do tego samego pomysłu, bo co do Chopina, to oczywiście mam emocje przez lata. I myślę, że ten festiwal będzie się rozwijał w różną stronę. W tym następna edycja będzie zupełnie inna niż edycja poprzednia, bo to chyba o to chodzi. Nie tylko z powodu artystów, ale też koncertów, które proponuję. Także zapraszam już dzisiaj, to jest w lutym dopiero. W lutym, czyli mamy jeszcze trochę czasu, tak. Ale już możemy się przygotować, ale już oczywiście. Możemy z niecierpliwością czekać. Lubisz okres świąteczno-noworoczny? Uwielbiam. Co lubisz najbardziej? Oczywiście spotkania rodzinne, spotkania towarzyskie. To lubię najbardziej. Natomiast jest wiele rzeczy, których nie lubię, ale to czego nie lubisz? Zakupów, tych do końca niewiadomych prezentów, które mają właściwie tak wypełnić, dopełnić te święta, bo to właściwie to stało się teraz zupełnie jakby święto zupełnie o czym innym, czyli właściwie celebrujemy zupełnie inne rzeczy, a przerodziło się w takie święto komercyjne i też ja w pewnym sensie też uległam temu nastrojowi. Natomiast rzeczywiście to przygotowania do świąt i atmosfera świąteczna, to przygotowania do rodzinnych świąt, to jest to, co jest właściwie takim sednem i esencją świąt. Wolisz święta w Stanach Zjednoczonych czy w Polsce? Oczywiście w Polsce, bo zawsze z mamą i z rodziną. Także to są takie rzeczy, momenty, które są nie do zastąpienia. Tradycje wasze świąteczne? Jak wyglądają święta u was w domu? Bardzo normalnie, czyli przed świętami sprzątanie, porządki w każdym kącie, dużo gotowania, dużo takich przygotowań, ciągły ruch taki, który właściwie wydawało się, że się nie skończy, czyli byliśmy wszyscy potwornie już tym zmęczeni, ale no i też taka cisza właściwie zaraz przed i ten moment Wigilia, kiedy no nareszcie siadamy, nareszcie, to jest taki moment, w którym można powiedzieć, że wszystko odpuszcza i możemy nareszcie popatrzeć na siebie, pobyć ze sobą i oczywiście zawsze muzyka jest tą taką, tym momentem, który tak wszystkich nas łączy i właściwie no ten moment, od momentu Wigilii właściwie zaczynamy świętować, ale też mamy ten spokój, którego właściwie poszukujemy pewnie przez wiele miesięcy przedtem. Jakieś tradycje macie specjalne, może kulinarne, albo rodzinne? Myślę, że to ja nie pamiętam, że byłyby akurat tradycje, które odbiegałyby od właśnie takich tradycji polskich.
te same potrawy, które już wszyscy pewnie znamy i nie ma jakichś szczególnych. Myślę, że są bardzo podobne. Czyli właściwie 12 potraw, bardzo tradycyjnie, kolędy. A czy są jakieś przesądy w waszej rodzinie związane ze Teraz światem? Już nie. Kiedyś jeszcze pamiętam, były takie pamiętam, że były takie opowiedzenia, czy na przykład, bo to, a to już chyba zdecydowanie chyba wszędzie już tam zniknęło, że tak powiem. U mnie w rodzinie bardzo jest kultywowane wciąż takie przekonanie, że Wigilię to pierwszy do mieszkania czy do domu powinien wejść mężczyzna. To też jest tak. U mnie tak, ale to niby się pamięta, ale to nie jest kultywowane. Oczywiście, że wszyscy się z tego śmieją, bo to jest jakby już teraz w tym momencie taki przyczynek do większych żartów, ale to było, to wiem, że to u mnie jest w domu jakby taki przesąd. Też jakby poszczenie w Wigilię. To jest też bardzo przestrzegane, żeby poczekać do tej pierwszej gwiazdki. Ależ oczywiście, przecież wygłodzeni jesteśmy tak, że wszystkie potrawy wigilijne smakują najlepiej na świecie i uważam, że to jest najlepsza, w ogóle najlepsze dania, jakiekolwiek są w kuchni polskiej. I oczywiście przez ten cały tydzień właściwie to się je, no, nie tydzień, ale ten, no bo to nie jest Wielkanoc, ale dużo, długo przed. To te dni przed są rzeczywiście takie, nie mogę powiedzieć, że postne, ale je się zdecydowanie mniej, po to, żeby potem uzupełnić to w ciągu świąt. Tak, w trakcie wieczoru wigilijnego. Tak, nie tylko zaczyna się ten wieczór wigilijny. Tak. Jeszcze mamy, u mnie w rodzinie jest taka potrawa, która no, być może nie jest wszędzie obecna i to nie jest potrawa wigilijna. Ona się pojawia dopiero w pierwszy dzień świąt. Nazywa się to kugiel. O. Jest to potrawa przywieziona ze stron, gdzie urodzili się moi rodzice, czyli to jest dawne kieleckie, przedbusz nad Pilicą. I to kugiel, który robi się z ziemniaków. Uciera się ziemniaki, najlepiej piecze się go w piecu chlebowym. Trzeba rozpalić piec tak jak do pieczenia chleba. Przygotowuje się też mięso, podsmaża się je troszkę. Jakby wrzuca się na dno garnka, zalewa się tą masą ziemniaczaną i oczywiście trzeba ziemniaki uczyć ręcznie. Całe ogromne, duże, w takich dużych garnkach, więc to nie jest mała, cienka blaszka, to są garnki. I to się wkłada do pieca, ono się piecze przez kilka godzin. I bo ja mieszkam na wsi, moja rodzina mieszka na wsi i po powrocie z pasterki nie mogliśmy już nigdy doczekać do śniadania pierwszego dnia świąt. Już po pasterce trzeba było sprawdzić, czy się kugiel dobrze upiekł. Niesamowite. Ale to jest potrawa, która cieszy się do tej pory bardzo dużą popularnością w mojej rodzinie, mimo tego, że są bardzo różne rzeczy, różne mięsa, tam sałaty różne i tak dalej, to kugiel jest zawsze obecny i on się pojawia na stole i właśnie w czasie świąt Bożego Narodzenia i w świąt wielkanocnych. A to jest niesamowite, że taką piękną tradycję wciąż kultywujecie i tak jak powiedziałaś, pomimo że właściwie wszystko dzisiaj jest dostępne, tak, to jednak na te wigilijne potrawy czekamy szczególnie. Tak, ja uwielbiam najbardziej kapustę z grochem, taką kompletnie postną, uwielbiam. Kiedyś bardzo lubiłam pierogi z kapustą i z grzybami, ale teraz z racji tej, że pierogi właściwie są dostępne u nas na co dzień, zwłaszcza tutaj w Chicago, więc one nie są taką atrakcją, ale dawno, dawno temu pamiętam, że to bardzo czekałam na pierogi, które robiła moja ciocia, bo spędzaliśmy ten wieczór z siostrą mojej mamy, z jej rodziną. Z dwie rodziny zawsze wspólnie spotykaliśmy się, jeden rok u cioci, inny rok u nas. Także każdy był specjalistą od jakichś tam potraw. I ciocia właśnie robiła pierogi z kapustą i grzybami. Ale mój ulubiony to jest właśnie zwykła kapusta z grochem. U nas w rodzinie jeszcze się wierzyło, że o północy zwierzęta będą mówić ludzkim głosem. To tak było, ale nawet sprawdzałam kiedyś. No niestety, nie działało. Inną wielką tradycją są kolędy. Tak. I u mnie w rodzinie te kolędy się śpiewało. U ciebie też na pewno śpiewało się kolędy. Oczywiście, śpiewaliśmy, do tej pory śpiewamy.
I zaczynaliśmy właśnie właśnie po łamaniu się opłatkiem, już kiedy już tacy spokojni, że wszystko już się udało, że możemy teraz się chwilkę odprężyć. No właśnie zaczynały się kolędy. Twoja ulubiona kolęda? Moja ulubiona Ula i Jezuni. Ile płyt nagrałaś z kolędami? Niewiele. Nagrałam z Ulą Dudziak w 1996 roku i później swoją właśnie Lulajże, to jest kołysanka dla Jezusa, Lullaby for Jesus, a gdzie znalazły się nie tylko polskie kolędy, ale również kilka amerykańskich. Śpiewam też po hiszpańsku, bo jedna hiszpańska, jedna wenezuelska. I to tylko te dwie płyty. Myślę, że od czasu do czasu wrócę, będę wracać jeszcze i szukać innych pomysłów, ale na razie to są, że tak powiem, to jest muzyka, nie wiem jak to nazwać nawet, bo to nie są piosenki, bo to nie są, są utwory, nie wiem, kolędy ponadczasowe. Są niezwykle uniwersalne i mam też wrażenie, że właściwie nie ma chyba artysty polskiego, który nie miałby w swoim dorobku albo nie chciałby mieć w swoim dorobku kolęd. Ja myślę, że nie tylko polskiego, że na całym świecie właściwie artyści prawie wszyscy mają kolędy w swoim dorobku i rzeczywiście te kolędy każdy śpiewa po swojemu, każdy je znajduje swój sposób na jakby interpretację i to bardzo dobrze. Myślę, że to jest taka muzyka, która będzie trwała i ona nigdy, tak jak jest uniwersalna, też nigdy się nie znudzi. Chociaż czasami mam wrażenie, że tutaj w Stanach, no w Polsce już też to niestety się zaczęło od jakiegoś czasu, że te kolędy zaczyna się śpiewać miesiąc przed świętami. One już mają tak, już ma się taki przesyt, że właściwie jak przychodzą święta, to już te święta nie są takie uroczyste, przez to, że jednak w tym czasie, kiedy się powinno naprawdę śpiewać je, one już wybrzmiały. To prawda. To prawda, bo faktycznie tradycyjnie powinniśmy zacząć śpiewać Wigilię i do kiedy? Do Święta Trzech Króli, tak? Tak, tak, śpiewamy, no nie, dłużej. Dłużej. Śpiewamy to właściwie... No, końce karnawału? No, nie, to za długo. To zależy, bo to są święta, to jest, kościelne są ruchome, więc śpiewa się dość długo. Aczkolwiek one nie mają takiego... To nie mają takiej siły, nie mają takiego znaczenia później. W okolicach świąt są chyba takie najbardziej, najważniejsze i to jest taka najważniejsza muzyka. I pamiętam też ten moment, kiedy się jest na pasterce i pamiętam, tak jest. I w czasie świąt to jest zupełnie tak, to jest, takiej ważności tego czasu świątecznego i tak myślę, że tak zbliżają ludzi też. Wszyscy je znają, wszyscy chętnie śpiewają i to, bo muzyka koi i łagodzi obyczaje. Myślę, że to jest też taki moment. W tym roku nagrałaś pastorałkę. Tak, zupełnie przypadkowo. Poprosił mnie o to kolega Ryszard Szwec, który właśnie jest, jakby łączy się moja historia przyjazdu do Chicago właśnie z Ryszardem. On skończył szkołę też w Bostonie, Berklee College of Music, tam się poznaliśmy i wyjechał po szkole. Kiedy ja zaczynałam, on wyjechał. I właściwie zaprosił mnie do Chicago po pierwszym roku studiów. I właściwie od tamtego czasu zaczęła się moja przygoda z Chicago. I teraz on mieszka od wielu lat w Polsce, komponuje przeróżne piosenki i właściwie tak się stało, że w tym roku zaproponował mi pastorałkę. Napisała tekst do tej pastorałki pani Wiesława Sujkowska. Zresztą bardzo ładny tekst. I będąc w Polsce ostatnio nagrałam. No, tak pastorałka, bardzo, bardzo ciepła, miła piosenka. Państwo w trakcie tego programu zobaczycie tę pastorałkę i usłyszycie ją. Ona ma też bardzo wiele połączeń chicagowskich. Oczywiście. Bo jedna z chicagowskich artystek wiem, że właściwie namalowała tą pastorałkę. Patrycja Stępniak ma
szkołę taką arts, Patrusia Art Studio z dziećmi i poprosiłam ją, żeby z dziećmi namalowała obrazy do tej właśnie, do muzyki, słuchając jej pastorałki. I tak się stało. Dzieci bardzo szybko pochwyciły tą melodię, słowa, nastrój. I Patrycja oczywiście domalowała te brakujące pewnie motywy, chociaż tak myślę, że tam jest większość jej prac jednak. To bardzo zdolna artystka, bardzo pięknie malująca i myślę, że tak trochę się ukrywa. Myślę, że będzie jeszcze bardzo dużo o niej i o jej szkole. Żar. Czary marnie biozdary, najprawdziwszy stał się cud, bo dziś mróz i śnieg jak bajce z naszych serc roztopił lód. Czary marnie biozdary, najprawdziwszy stał się cud, otworzyła moje serce, żebyś w nim zamieszkać mógł. Sanek woła głos, że już świtem, że już z ranka znajdzie nas szczęśliwy los. To nie bajka, cicho grajka, to z komina szary dym, jak zaklęta plecie o urokach zim. Czary marnie biozdary, najprawdziwszy stał się cud, bo dziś mróz i śnieg jak bajce z naszych serc roztopił lód. Czary marnie biozdary, najprawdziwszy stał się cud, otworzyła moje serce, żebyś w nim zamieszkać mógł. Rok praktycznie za pasem. Zdradziłaś już trochę swoich planów, mianowicie Chopin w mieście. Powiedz coś więcej na ten temat. To jest festiwal, który będzie promował, głównie promuje muzykę Fryderyka Chopina, ponieważ może nie wszyscy wiedzą, ale Fryderyk Chopin przez bardzo wielu Amerykanów kojarzony jest z Francją. Ja się z tym nie zgadzam. Muzyka jest bardzo polska i jestem zafascynowana jego życiem. A poza tym odkryłam bardzo ciekawą historię, jeśli chodzi o jego muzykę. Mianowicie związek z maleńką wyspą Curaçao, która mieści się koło, która położona jest koło Wenezueli. To jest wyspa karaibska. Okazuje się, że Chopin był tam znany od 1850-60 roku. Tamtejsi muzycy, ludność zaakceptowała i jakby przyjęła do swojego, do normalnego swojego muzycznego życia mazurki Chopina.
I te mazurki Chopina wywarły ogromny wpływ na muzykę komponowaną przez tamtejszych kompozytorów. I na tym festiwalu będę miała młodego pianistę, który się wychował na Curaçao. To jest wyspa holenderska, więc wielu muzyków mieszka w Holandii. Ale on się urodził w Holandii, ale mieszkał, wychował się na Curaçao i będzie gościem też tego festiwalu, młodym pianista. Jest to dla mnie niesamowita historia, jestem tym bardzo podekscytowana i chciałabym rozwinąć ten wątek się Curaçao i Chopin. W tym roku zaprosiłam Marię Pomianowską, fantastyczną artystkę, grającą na instrumencie polskim, bardzo starym instrumencie polskim, który został właściwie, można powiedzieć, wykreowany z obrazu XVI-wiecznego. No, instrument nazywa się suka biłgorajska. Instrument strunowy. I Maria właściwie wymyśliła brzmienie tego instrumentu i jest znana na całym świecie, jeździ po całym świecie ze swoim zespołem, sama gra z bardzo różnymi muzykami i ona będzie gościem festiwalu. Będzie również gościem festiwalu Marianna Humecka. To jest pianistka z Ukrainy, która mieszka w Polsce, ale koncertuje właściwie wszędzie. Koncertuje nawet właśnie na całym świecie. No i oczywiście będzie wielu artystów lokalnych. Mam w tym roku pierwszy raz mam dzień z muzyką Chopina w stylu awangardowym. I tutaj zaprosiłam naszą Lilianę Wośko i Krzysztofa Pabiana, oboje z własnymi zespołami. Również na tym festiwalu będą dzieci, które będą malowały właśnie ze szkoły Patrycji Stępniak, będą inspirowane muzyką Chopina graną na żywo. Bardzo, bardzo ważnym koncertem jest dla mnie również koncert w szkole imieniem Fryderyka Chopina w Palatine. W ubiegłym roku koncert się udał fenomenalnie, więc mam nadzieję, że w tym roku również. I no, proszę sobie wejść na stronę soundsandnotes.org i tam jest cały program festiwalu. Zaczyna się od 22 lutego do 1 marca. To jest festiwal w czasie urodzin Chopina, bo Chopin miał dwie daty urodzin, 22 luty i 1 marzec. To są najdłuższe urodziny Chopina. Grażyno, w takim razie gratuluję. Bardzo się cieszę, że co roku właściwie odkrywasz Chopina na nowo, pokazujesz go z zupełnie innej strony i cały czas znajdujesz jakieś ciekawostki, którymi nas zaskakujesz, bo można by było powiedzieć, że o Chopinie wiemy wszystko, jednak okazuje się, że nie, że jest bardzo wiele niezwykłych, ciekawych wątków. Życzę Ci zdrowych, wesołych świąt. No i spotkamy się na koncercie Chopin w mieście. Ja również życzę wszystkiego dobrego i Tobie, i wszystkim telewidzom. Zdrowych, oczywiście przede wszystkim zdrowia, bo to najważniejsze, ale również wiele sukcesów i w pracy, i w rodzinie, i w gronie, i wszystkim dla wszystkim pokoju i spokoju. Grażyna Augustik, wokalistka jazzowa. Dziękuję bardzo serdecznie za wizytę w programie.